Macie fantastyczny sposób na spędzanie sobotniego wieczoru, bo często chyba was można spotkać na sali grających w piłkę. Nie zawsze zbieracie skład, dzisiaj był, wygraliście pewnie 12-5, fajny mecz, bo taki na luzie ładnych kilka rzeczy można było pokazać. Dokładnie, no, ogólnie traktujemy grę jako zabawę, gramy już no, chyba szósty sezon z kolei. No i cały czas nasza drużyna się zmienia, jeżeli chodzi o skład zespołu. W tym sezonie kilku chłopaków doszło, ale faktycznie jesteśmy trapieni wieloma kontuzjami, takimi poważnymi nawet bym powiedział, co w gruncie rzeczy przedstawia się teraz tak, że no, gramy faktycznie przeważnie jednym bądź dwoma zawodnikami na zmianę, także z tym składem jest w ostatnim czasie dosyć krucho. Natomiast od początku walczyliśmy o to, żeby faktycznie w tej naszej lidze zdobyć którąś z tych pierwszych dwóch lokat. Niestety nie udało się to. No i faktycznie będziemy grali do końca, już traktując to typowo jako zabawę. Także myślę, że zajmiemy to faktycznie piąte miejsce, jeżeli wszystko dobrze się skończy. Także tak to wygląda. Patrzę na koszulki, to znaczy, że kilka z tego starego składu są tacy piłkarze, czy to jest cała drużyna, która zaczynała 6 sezonów temu, czy ona się zmienia, ewoluuje, są nowe postacie? Cały czas są nowe postacie, kilku zawodników doszło, kilku odeszło, kilku zrezygnowało w ogóle już z gry z różnych powodów. W każdym razie cały czas mamy nowe postacie, myślę, że w przyszłym sezonie już też ten nasz skład powinien się ugruntować. No i powinniśmy walczyć o nieco wyższe jakieś tam miejsce. Potencjał jest, no naprawdę, potraficie grać. 12 bramek to oczywiście rywal też nie był jakiś super słaby, ale ta gra się podoba i wy potraficie grać przecież. Potrafimy grać, powiedzmy jest 4 chłopaków, którzy grają od samego początku. Natomiast jest kilku tych nowych graczy i powinniśmy po prostu więcej czasu spędzić razem, żeby się zgrać. I wtedy myślę, że będziemy mogli walczyć, powiedzmy już tam jak równy z równym, z mocnymi zespołami, nawet ligę wyżej. Bo budujecie zespół wokół firmy, czy to jest jakby pozostałość z starych czasów, czy teraz już wokół, nie wiem, pana osoby, czy pewnego tego trzonu, który grał kiedyś? Budujemy to wokół powiedzmy 3-4 osób, które są od początku. Nie mamy sponsora, natomiast stroje mamy powiedzmy ze starszych czasów, z tych pierwszych jakby sezonów. I nazwy nie zmieniamy, no po prostu cieszymy się grą. No i macie szmechera na bramce, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie, zgadza się. Natomiast no, dzisiaj po prostu... Zasłużył na dobrą ocenę. Zasłużył na powiedzmy dostateczny z plusem. Okej. Także... Cieszymy się grą po prostu i myślę, że na wiosnę też ruszymy, po prostu chcąc zdobywać jakieś tam wyższe miejsca.